do Chylu. W imię Boga, Ojca i Świętego Ducha.
niniejszą konstytucję uchwalamy. Religią narodową jest i będzie święta wiara katolicka. Dla wszelkich zaś religii wolność w krajach polskich zapewniamy. Godność stanowisz paneckiego w Polsce i prawa polityczne dla mieszkań uchwalamy. Lud rolniczy, z którego ręki płynie najobficzsze bogactwo krajowe, oto kwiaty uprawa i rządu przyjmujemy. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu, dlatego trzy władze ustanawiamy. To jest władza prawodawcza, władza najwyższa wykonawcza w królu i władza sądownicza. Naród jest winien sobie samemu obronę, dlatego ustanawiamy armię w sile 100 tysięcy żołnierzy. Wszystko i wszędzie większością głosów zdecydowane być powinno. Panie Kościuszko, ratuj Pan Polskę przed najeźdźcami. Formuj Pan armię i broń wieczysty. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam również Boga całemu narodowi polskiemu i z powierzonej władzy na niczym prywatny ucisk nie uczynię, lecz jedynie na całości obrony granic używać będę. Dalej, Panie Boże, to pomóż i niewinna męka strata. Tadeusz Kościuszko, naczelnik inspekcji, zalecam komisję.
Kwinto. Chłop ma mieć 2 dni w tygodniu odpuszczone. Serce. Duchowni mniejsze rozporządzenie ogłaszać będą z Amą, po kościoła, owsiach i parafii. Dano w obozie pod Połańcem dnia 7 maja 1794 roku podpisany Tadeusz Kościuszko. Pani Naczelnik, odgłaszam gotowość mojego oddziału polskiego personelu poprzez szkolenie. Przyjąłem. Jutro rano wyruszam do Krasnolica. Wydaje się, że Tomasz Sam, prezes naszego towarzystwa, on w przyszłości odkryje nowe minerały, a na Uralu pola złotonośne i będzie autorem mapy rolniczej. A ty, kolego, o tym jest? Co są my problemy? No myślę, że to Mejko, to zdolny student, przyrodnik, biolog, meteorolog, zajdzie daleko. Odkryje wiele nowych minerałów, będzie profesorem i wynalazcą. Młodości, ponad poziomem wylatu, a okiem słońca, ludzkości całe ogromne, przeniknij z końca do końca. Tomasz Sam, nikt nas nie ma, ale sam ten poczko ma na nas nie ma. Skazanie bez syny, całe syntwo, tajne organizacji, Bóg, bagiet, wszystkie daleko w Rosji. No, poszli. Łukasz Cara Mikołaj, najjaśniejszy car Mikołaj, wspomniał to, następuje. Raz, wprowadza się stan wojenny, znaczy. Dwa, wprowadza się godzinę policyjną, od godziny 8 wieczorem do 6 rano. Nikomu bez zezwolenia nie można wchodzić na ulicę. Trzy, premium maszko, akademia i soldat, rozwijający rosyjski. Cztery, ktokolwiek chciał się publikować na zakazaną dziedzinę cenzury. Pięć, zabranie się
warsztat na prawdzie na rzecz rolniczym. Podczas wielomiesięcznego kursu w fabrykach niemieckich przyjrzałam się, co jest najbardziej potrzebne rolnikom. Maszyny ułatwiające pracę na roli, zwiększające wydajność osiem.
Yeah.
Do sowieckiej niewoli dostały się tysiące